Cześć, witam na tym kanale. Jak widzicie, dzisiaj będzie film o sadzeniu. Będę Wam pokazywał, jak sadzić budleję Dawida. Mamy wrzesień, tak więc można już ją śmiało sadzić na miejsce właściwe. To jest akurat biała. Sadzonka jest z własnego wychowu, że tak powiem. Sadzonka była ukorzeniona w zwykłej ziemi, nie w jakiejś kwiatowej, nie w specjalnej do budlei. Ale zobaczcie, tak ładnie wyrosła. Kwitła w tym roku pierwszy raz. Tak więc na pewno jest ukorzeniona. I teraz co robimy? Oczywiście tutaj jest doniczka 5-litrowa. Ogólna zasada sadzenia roślin to jest taka, że wykopujemy dół minimum 3 na szerokość, minimum 3 średnic. No, średnica jest około 15 cm. Ja tutaj dół wykopałem ze 70, tak jest z pół metra. Tak więc jest nawet on delikatnie za duży, ale to nie stwarza żadnego problemu. Z racji tego, że budleja lubi podłoże próchnicze, dlatego też będziemy wzbogacać ziemię rodziną. Spójrzcie, tu jest taka ziemia, trochę glinkowata, trochę też takiej lekkiej, wymieszanej jest, zależy jak głęboko się kopało. O, głębiej już jest taka szara, luźna ziemia. Ale żeby tą ziemię wzbogacić właśnie w próchnicę, będę dodawał taką ziemię gotową. Jest to taka ziemia próchnicza, która wzbogaci dodatkowo podłoże. Da też tej budlei nieco składników, co potrzebuje. Wsypujemy samą czystą ziemię. Jeśli widzimy, że są jakieś korzenie od chwastów, to wiadomo, usuwamy. Żebyśmy wtedy już raz o to zadbali i nie mieli później problemów. O, tak jak tutaj. Mieszamy delikatnie. Proporcja to jest mniej więcej pół na pół. Tak więc ja to wezmę na wsypie, wymieszam i zaraz do Was wrócę. Naszą sadzonkę wyciągnąłem już z doniczki. Musiałem ją rozerwać, ponieważ spójrzcie, tak już poprzerastała korzeniami. Bryła nie jest jakoś spektakularnie przerośnięta, ponieważ tak jak mówię, to jest zwykła ziemia, to nie jest ziemia jakaś tam typowo ogrodnicza do budlei. No ale tutaj te korzenie gwarantują nam pełne przyjęcie. I teraz tak, tu wybieramy trochę ziemi. Wsadzamy. Jest za głęboko. Tak więc delikatnie podsypujemy. Wiadomo, będziemy sadzić, żeby ona była mniej więcej górą tej ziemi, na tej samej wysokości, co była w doniczce. Nie musimy tego ugniatać. Ziemia podczas podlewania się sama uleży. No teraz jest dość mokro, ale mimo wszystko weźmiemy, podlejemy, żeby na start dostała taką dawkę wody, żeby nic jej nie brakowało. To na razie tak sobie zawiniemy. Tak, zagarniamy. I to wszystko. Naszą budleję mamy posadzoną. Jak widzicie, była to mała sadzonka. Patyczek, do którego są te gałęzie przywiązane, jest dość mały. Ja zaraz tutaj wbiję jakiś większy słupek, żeby ją wyprostować. Jeśli macie takie leżące gałęzie i nie chcecie tego podwiązywać, to równie dobrze możecie to odciąć i zrobić z tego sadzonki. Jak zrobić sadzonki budlei, pokażę w jednym z następnych filmów.
ponieważ będę rozmnażał budleje właśnie. I to Wam pokażę w następnych filmach. Niemniej jednak proces całej sadzenia macie tutaj pokazany. Tak jak mówię, ja to sobie wezmę, tutaj popodwiązuję wszystko. Nie chcę tego obcinać, bo to jest jeszcze mały krzew, żeby mi to jak najszybciej się tak ładnie rozrosło. Tak więc nie przedłużając, mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.